Що ж, продовжимо трошки гру, демонстрацію, скажімо так, і попробуємо проходити далі сюжетною лінією. Тут можна здобати гроші. Ось, скажімо, тут в автоматі щось було. Можна щось купити часом. І так, моя задача знайти зжут в котлі. Поріціла посилка, і мені треба її просто-напросто. Так зрозумію, вона з антизиною. Треба її відшукати. Вона в мене позначена на карті, як жовта крапочка. Стараюся їх оминати трошки, тому що... Падайте, хлопчики, падайте. Ти теж падай. Добре. І ти падай. Завалялися. Ясно. Dobrze. Znajdź schronienie i czekaj.
тут? Трупа, сокелка. Znalazłem skrzynię. Wygląda na całą. Sprawdzę, co jest w środku. Oczywiście, nic tu nie ma. Znowu tyś samolot. I znowu wszystkie no. Widziałeś to? Dwa zrzuty. Wylądowały niestety gdzie indziej, ale i tak jesteś niedaleko. Zgarnij je, zanim zrobi to ktoś inny. Skończę. Ah!
jest. Ludzie Raisa mnie uprzedzili. Niech to szlak. Dobra, zostaw to już. Znajdź drugi zrzut. Kieruj się na dym z flary. Skrzynia powinna być w pobliżu. Prawie tam jestem, uda mi się. Сюда куча трупоїдів. Десь на околиці міста. Thank you.
Kurczę, skrynia. Ktoś kogoś zjedaje? Skrynią, piszemy tym baciem. Tu Crane. Właśnie zbieram antyzynę ze zrzutu. Dobrze, Crane. Otwiera to nowy kierunek twoich działań. Czas przyjrzeć się Raisowi. Słuchaj uważnie. Jest bardzo prawdopodobne, że to Rais jest twoim celem. Jeśli więc znajdziesz zrzuconą paczkę z antyzyną, zniszcz ją. Co? Czemu? Wymusi to nawiązanie kontaktu z Raisem. Możesz do niego iść jako przedstawiciel Brekena. Ale od tego zależy życie cywilów. Wszyscy walczymy tutaj o coś większego. Pamiętaj o tym. I tak mnie każe zniszczyć ty wsią antyzyną. Co konieczno. Wsią plan. Jade, znalazłem zrzut. Nie ma w nim antyzyny. Możesz, kurwa mać! No nic, wracaj do nas. Ale uważaj, budzą się koszmary. Nie mogą cię zobaczyć. O cholera, usłyszeli mnie.
харчувати, бо лазять вурдалаки. Набагато гірші, ніж... прості трупи. Переночувати. Що в мене є зі зброї ще? Добре, будемо пробувати прориватися.
Poczekajcie troszkę. Jakiś. Dotarłem do wieży w jednym kawałku. Teraz wiem, co czuł Brecken po całonocnym biegu. Tak. Gratulacje! Przetrwałeś noc. Szkoda, że nie udało się z twoją misją. No, nie polecieli się. Szkoda. No, idziemy do bossa. Brecken, daj spokój. Potrzebujemy antyzyny. No wiem, ale kupować od Raisa? Chyba żartuję. Na litość boską ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie. Gadaliśmy już na ten temat. Nic nie ustaliliśmy. Ty zadecydowałeś. Ja pójdę. Zwariowałeś? Cóż, ten cały Rais nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? Ludzie, dajcie mi Crane'owi minutkę, co? Jasno, zaraz będę mówił na audiencji. Na pewno się na to piszesz? Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Placówka Raisa jest tu. Ty obadaj, ile nas by to kosztowało i wracaj mi tu żywy. Jasno, więc każdy pity i probieraj tego Raisa. Z kim
ким би зацінив за це і вернутися живим. Що ж... Чи в мене є якісь... умінності? Є. Вміння нові. Так, може зірочки робити до кидання з трьох додатковими ефектами заморожування, запалювання і вибухове. Більша сумка, так. Чотири нових місця на зброю. Давай зброю, більше місця. І так, купа антизинові дроїса. Добре, йдемо, переспимось до дня. Brecken wpadł w taką desperację, że jest gotów układać się z samym diabłem, Raisem. A ponieważ mam ustalić, czy to właśnie Rais nie ukradł... Dobra. Idziemy do... Chupaka, spytajmy, czy on... ma coś na sprzedaż. Ty, kto taki? No, nieważne. Szukaj oznaczonych samochodów. Mogą uratować ci życie. Jade, słyszę cię. Coś nie tak? Nie, tylko... Posłuchaj, Crane. To, co robisz, wymaga nie lada odwagi. Wiem, że zdecydowałeś się na to, żeby spłacić dług, bo Amir zginął, ratując ci życie. Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego wyjścia. Jak nie dostaniemy antyzyny od Raisa, ludzie zaczną umierać, prawda? Poznałam Amira tuż po wybuchu zarazy. Nie znaliśmy się długo, ale... to był najlepszy i najszlachetniejszy facet, jakiego znałam. Chciałam tylko ci powiedzieć, że nie winię cię za to. Amir wiedział, jakie jest ryzyko. Aha, Crane, naprawdę doceniam, co dla nas robisz. Ja... Jade, słuchaj. Pogadamy, jak wrócę z antyzyną, dobra? Dobrze. Postaraj się wrócić w jednym kawałku. I tak, samochody na ranku. Wyjdę na bólusko.
Mordora i Sakorocie. Jestem. Upewnij się, że cię widzą i wiedzą, kim jesteś. Podkradanie się do nich jest kiepskim pomysłem. Łatwo dostać kulkę. Życz mi powodzenia, mały. Powodzenia, ziom. Przyda ci się. Przyszedłem spotkać się z Raisem. Wysłał mnie Brecken. Brecken? Ten dupek zwierzę? Dobra, czego o kurwa chcę? Przyszedłem dobić targu. Jakiego targu? Takiego, jakiego dobija się z Raisem, a nie z jego przydupasami. Dobra, przepuśćcie go. To może być nawet zabawne.
talerzu Brekena. Jak długo się przyjaźnimy, Osman? Przyjaźnimy się od bardzo dawna. Dlatego też tak mnie zaskoczyło, że chciałeś okraść mnie! Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? Dam ci teraz wybór. Bardzo prosty. Prawa ręka czy lewa? Lewa! To była moja lewa czy twoja lewa? Widać, że przychodzisz z wieży. Czego chcesz? Chcę dobić targu. Targu? Za antyzynę pewnie. Przycisnęło was. A co oferujesz w zamian? Twoje usługi? Twoją lojalność? Potrzebne mi jest i to, i to. Gadaj z Karimem. To jeden z naszych. Zrób to, co ci powie. A Raiz zastanowi się, czy dać wam trochę antyzyny. Rozumiesz? Chyba nie mam wyboru. Domyślny. Rozmawiałem z Raisem. Jade ma rację, to psychopata. To właśnie on wystawił do wiatru Gierę, a teraz muszę robić, co mi każe. Nie tylko dlatego, że mam taką misję, ale też dlatego, że ma ogromne zapasy antyzyny. Pieprzony wirus. Gówno zwierzy. Jesteś wreszcie. Rice mówił, że przyjdziesz. Jestem Karim. Kane. Amerykanin. Mam wujka w Stanach. W Teksasie. Jesteś z Teksasu? Jesteś kowbojem? Jestem z Chicago. Dobrze, panie Capone. Będziemy w stałym kontakcie radiowym. W ten sposób będę mieć pewność, że idziesz tam, gdzie powinieneś. Czyli gdzie dokładnie? Wleziesz dla mnie na wieże antenowe i powłączasz modulatory krótkofalowe. Większość moich ludzi jest zbyt wolna, gruba lub nawalona, by wspiąć się na wieżę i nie skręcić sobie karku. Jak to zrobię, dostanę antyzynę? To umowa między tobą a Raisem. Ja się nie będę wypowiadać w jego imieniu. Po prostu nie spieprz tego. On źle znosi rozczarowania. Dobry, konoszczarz, wychodzimy z wicy. Spotkałem osobnika imieniem Karim. Jest chyba kimś na kształt majordomusa Raisa, a przynajmniej przydupasem numer jeden.
spotkałem Raisa. Nie ma wątpliwości, że to Sulejman. To psychopata. Z bezwzględnego polityka zmienił się w pieprzonego watażka. Czy wiesz, że pracujesz dla nas? Nie, wziął mnie za kolejnego gościa z wieży. Właśnie odwalam za niego brudną robotę, za którą ma mi dać antyzynę. Zrozumiano. Dalej wykonuj jego polecenia. Pamiętaj, potrzebujemy tego pliku. Super. Bez odbioru. Вистачить. До зустрічі.